Kolejna postać właśnie po Batorym, który jest niezwykle chwalony, nie wiadomo za co, bo powinien być ganiony jako jeden z najgorszych królów, czyli Jan III Sobieski. Tego już w ogóle kompletnie nie mogę zrozumieć, bo Batory przynajmniej miał jakąś godność księcia Siedmiogrodzkiego, niech mu będzie. Natomiast Jan III Sobieski był człowiekiem, który był wyłącznie szkodnikiem, agentem obcych państw, i człowiekiem, którego prywata była wszystkim, a Rzeczpospolita niczym. Otóż był to człowiek, przypomnijmy, który był zwykłym magnatem i przewodził środowisku właśnie takiemu, gromadził wokół siebie niezadowolonych magnatów i szlachciców, bo to wcale nie jest taki podział, bo te walki magnaci kontra szlachcice to w XVII wieku to już nie za bardzo, raczej były magnaci i ich mniejsi i drudzy magnaci i ich mniejsi. Więc jak wybrano księcia, syna księcia Jaremy, zmarłego już, czyli Michała Korbuta Wiśniowieckiego, na króla, to Jan III Sobieski, który sam przedstawiał się w konfrontacji do Korybuta jako wielki wojownik, mimo że w czasie potopu był zdrajcą za pieniądze od Szwedów. I on, i to się dzisiaj ukrywa, nawet Sienkiewicz to ukrył, że jako starosta Jaworowa przeszedł na stronę Szwedów. I jeszcze starosta Jaworowski, ale kto to był? No to był właśnie Jan Sobieski, ale tego nie chciał pokazać, bo ku pokrzepieniu serc i ku okłamaniu umysłów pisał Sienkiewicz. No więc jeżeli już naprawdę brakuje nam krzepienia serc, to chwalmy jakiegoś Kościuszka albo kogoś, kto rzeczywiście jest bez skazy, ale nie takiego bandziora jak Jan III Sobieski. Ten bandzior był przez całe życie na usługach innych państw. On brał pieniądze od Szwedów, potem przez krótki czas od Brandenburczyków i Szwedów oszukał. To były te czasy, kiedy udało się Brandenburczykom, to był zdaje się 1678 albo 9, pokonać Szwedów w jednej bitwie. Odtąd nazywano elektora Fryderyka Wilhelma wielkim elektorem, bo to był nie lada wyczyn pokonać Szwedów. No i on rzeczywiście przez chwilę był na pieniądzach brandenburskich. Ale później, ja rozumiem, że Jan Kazimierz też jako król musiał przekupywać Brandenburczyków, ale tutaj mamy człowieka, który bierze od nich pieniądze jako prywatna osoba na początku od Szwedów, a później już jako król. On nie rozróżniał w ogóle, że nie powinien może brać pieniędzy z zagranicy, ponieważ brał pieniądze z zagranicy, Sejm nie dawał mu żadnych pieniędzy oficjalnych, więc on nie mógł właściwie nic zrobić. Jedyne co on mógł, to mógł walczyć o politykę innych państw. I właściwie całe życie walczył tylko o interes kogoś innego. Jego interesowała tylko jego własna sława, rycerza, którym wcale nie był aż takim dobrym wcale wodzem. I tyle. No. Zarówno przed, jak i po odsieczy wiedeńskiej zrąbał kilka bitew, a atak ten pod Wiedniem to była wspólna taktyka jego i Karola Lotaryńskiego, więc to nie jest tak, że tylko umysł naszego Wąsola to wszystko wymyślił. Oczywiście Austriacy są wdzięczni i tak dalej, ale dlaczego w ogóle Jan III się znalazł pod Wiedniem? A no to już tak trochę przypadek tak naprawdę. On wcale, co prawda on zawsze pragnął walczyć z Turczynem, ale by nie doszło do odsieczy wiedeńskiej, gdyby nie to, że jego chciwa, próżna, głupia i wredna żona, Marysieńka Sobieska, która jest właśnie tak zdrabniana i kierowana na jakąś bardzo fajną osobę. Tymczasem była to wyjątkowa kreatura. Otóż ona po prostu chciała wytrząsnąć od swojego krewnego, czyli Ludwika XIV, króla Francji, apanaże dla swoich synalciów. Ci dwaj synowie to były kompletne platfusy i debile, i później oni z łatwością zostali wymanewrowani, jak już nie żył Sobieski, przez Sasów na przykład, i jacy to byli kiepscy politycy, że tak powiem, pokazuje, jaką szkołę dał im ojczulek i mamusia. Natomiast chodzi tutaj o to, że nad apanaże dla tych synalków chciała koniecznie Marysieńka, Maria Sobieska chciała koniecznie we Francji wydębić
jak Ludwik wreszcie miał już dosyć tego skrzeczenia, to powiedział, że tego nie będzie. I wtedy oni zmienili front z tego powodu, prywata, tylko prywata, na austriacki. Akurat Austriacy potrzebowali pomocy pod Wiedniem. Także mamy działanie z czystej złośliwości przeciwko Francji. Żadnego tutaj patrzenia na nasz interes narodowy absolutnie nie ma. Jan III Sobieski to był człowiek, który de facto nie miał narodowości poza sobie z Kolandem, natomiast tamta to po prostu była francuską i tyle. I nigdy Polką nie była. Natomiast już prędzej żona Stanego Wazy, ta Ludwika Maria Gonzaga, ta to miała trochę przyzwoitość. No ale więc ten i 3 lata po cieczy wiedeńskiej, z której nic nie mieliśmy, dopiero August II coś tam zabezpieczy dla nas, jakieś minimum zdobyczy, bo on rozumiał słowo dyplomacja, to ten Sobieski nie mógł nic zrobić przeciwko na przykład Rosjanom, którzy zabrali nam pół Ukrainy i traktacie Grzymutowskiego w 1686 roku straciliśmy pół Ukrainy. To jest 3 lata zaledwie po odsieczy wiedeńskiej, więc guzik nam ta odsiecz dała. Na każdym innym odcinku mamy wyłącznie wtopę. Więc Jan III Sobieski Wiedeń uratował, Wilanów zbudował i tyle. Ponieważ my lubimy, reszta to same porażki, ponieważ my lubimy, no i jeszcze tam kazał podjąć, znaczy na pewno niestety kazał zatłuc dragona wieloma tysiącami uderzeń kijów za to, że wypuścił jego ulubioną wydrę i ona gdzieś tam uciekła. Także mamy człowieka, który nie tylko był zerem politycznym, ale i bandytą, i całe życie żył na koszt innych państw i im służył bardziej niż swojemu, który najpierw autorytet króla zniszczył, ale nie tylko jako Korybuta Wiśniewieckiego, ale jako króla, więc potem był nikim, nie zauważył, że to wszystko ma swoje konsekwencje, prawda? Więc nic dziwnego, że potem Polakom już przeszła w ogóle ochota na władców polskich i wzięli Sasów. Dlatego właśnie, bo zawsze często mówimy o tym, że Leszczyński był, że już mieli dosyć obcych władców, tak? Wazów, Sasów. No a nikt nie zauważa, że wzięliśmy Sasów, a kontrkandydatem był Francuz, Conti, dlatego, że mieliśmy dosyć Piastów, bo dwaj Piastowie, czyli Polacy, pokazali, nie? Najpierw Korybut Wiśniewiecki, który nic nie mógł zrobić, bo Sobieski mu uniemożliwiał wszystko generalnie, a i tak rządził nie najgorzej, jak na swoje słabe zdrowie i to, że Sobieski mu ciągle wierzgał za obce pieniądze, czyli praktycznie Sobieskiego powinien po prostu wtedy rozwalić. Mielibyśmy spokój. Byśmy znacznie lepiej stali, gdyby Korybut Wiśniewiecki po prostu skrytobójczo chociażby załatwił Sobieskiego, byłby spokój. No a tak to mamy co mamy. Także to jest też ciekawe, bo w traktacie Wandruszowie 1667 to był taki rozejm 1667, za to jeszcze oczywiście Sobieski nie odpowiada, wtedy był tylko po prostu jednym z wielu magnatów. No i on, ten traktat, on przewidywał oddanie Rosji pół Ukrainy. I zobaczmy, jakie ciekawa rzecz, że całe panowanie Korybuta, ale Korybut to wiadomo, to jest to strasznie przesadzone, mamy wizję jego niedołęstwa. O to się postarała propaganda Sobieskiego, ale nic się nie zmienia w tym stanie traktatu Andruszowskiego, którym w ogóle powstał z tego powodu, że mieliśmy wyczerpani po Szwedach, po szwedzkim potopie i nie mogliśmy przeciwstawić się Rosjanom. I że ten niedołęga, rzekomy Korybut Wiśniowiecki nic z tym nie zrobił i że byliśmy nadal w tym stanie, no to okej, ale że z tego zwycięstwa pod Wiednia, Wielki Sobieski, Wielki Wódz, a nadal nie było żadnej różnicy, to już trochę szokujące, prawda? Także, no, ciekawe, czemu ten Sobieski jest taki forowany. Czy to chodzi o te raperswilskie towarzystwa? Ja miałem kiedyś wielką nieprzyjemność rozmawiać z nimi. I oni są fanatykami po prostu. Dla nich to, ponieważ Wilanów powstał, to po prostu powiedzmy jęzorami po glebie szorować, tak, z tego powodu. I wszystko jedno, że Wazowie pobudowali w Warszawie i pod Warszawą więcej, że Sasi pobudowali więcej i że tutaj mamy tylko jeden Wilanów i tyle, nie? I że to było właściwie bardziej prywatna willa Sobieskiego, jak wszystko, co on dotknął, było bardziej prywatą niż czymś innym.
No i że ten pałac jest mały i zabawny raczej, a obok niego jest gigantyczny kościół, co sprawia bardzo dziwne wrażenie. No i mamy być za to wdzięczni, ten człowiek doprowadził nas do upadku po prostu, taka prawda.